Dobry wieczór, w poniedziałek 9 listopada, Emila Okupska. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum. Dziś w wydarzeniach powiemy m.in. o aukcji licytacyjnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum, która jak co roku zgromadziła wielu zgierzan. W tym roku zdecydowaliśmy na aukcję skierować mniej prac niż w ubiegłym roku. Był to sygnał od uczestników aukcji, że ona trwała trochę zbyt długo i w związku z tym w tym roku zdecydowaliśmy skierować na aukcję około 200 prac. Oraz o wyjątkowym festiwalu wielokulturowym. Na festiwal składają się warsztaty, zarówno kulinarne, plastyczne, odwołujące się do wielokulturowości, spektakle, występy chórów. 11 listopada to dla każdego Polaka ważna data. Symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy wychowankowie z Miejskiego Przedszkola nr 14 już dziś przedstawili inspirującą lekcję historii. Podczas uroczystości nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz informacji historycznych przekazanych przez grę młodych aktorów. Wszystko po to, aby wszczepić w młode serca uczucia do własnego kraju i przedstawić tragiczne losy naszej ojczyzny i trudną drogę do odzyskania wolności. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali przedstawienia. Na twarzach widzów nieprzerwanie można dostrzec było zainteresowanie treścią przygotowanego montażu słowno-muzycznego. Dzięki takiej lekcji patriotyzmu najmłodsze pokolenie miały okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą kulturą, historią, a godło, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości. W przedszkolu to nie pierwsze tego typu wydarzenia. Tradycją naszego przedszkola są obchody Święta Niepodległości. Inicjatorem tych obchodów jest nasz nauczyciel, pan Tomasz Cichy, który razem z nauczycielami grup starszych przygotowuje program artystyczny o treściach patriotycznych. Dzieci uczą się hymnu państwowego, recytują wiersze, śpiewają piosenki o tematyce patriotycznej. Uczą się, zdobywają także wiedzę w zakresie treści patriotycznych, takich jak na przykład poznają symbole narodowe, jak godło państwowe, flaga, śpiewają świetnie hymn państwowy. Rodzice byli zachwyceni występami i podkreślają, że tego typu uroczystości uczą patriotyzmu już od najmłodszych lat, a to jest bardzo cenne. Ja jestem mamą dwójki dzieci, która tutaj jedna właśnie pan Tomasz Cichy prowadził, powiem starszą córkę, teraz już jest w szkole, młodszą córkę właśnie moja przedmówczyni prowadzi. Takie święto kultywowane tutaj w przedszkolu jest naprawdę super dla dzieci. One się uczą patriotyzmu, uczą się tych starych, dobrych czasów, kiedy było no naprawdę fajnie, tak? Bardzo mi się to podoba, wkładają w to dużo swojej energii, jak również i nauczyciele wkładają dużo pracy, dużo tutaj ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy, żeby to wszystko wypadło. Jest to naprawdę świetna rzecz dla dzieci, taka nauka poprzez zabawę. Niełatwo jest zrozumieć takie pojęcie jak wojna czy niewola, ale właśnie poprzez organizację takich uroczystości możemy choć trochę przybliżyć te zagadnienia oraz uczyć patriotyzmu i szacunku dla ojczyzny. Stowarzyszenie Hospicjum imienia Jana Pawła II powstało w 1994 roku i od tego czasu gromadzi środki na budowę nowoczesnego ośrodka dla nieuleczalnie chorych. Jednym ze sposobów na pozyskanie funduszy jest aukcja dzieł sztuki, która od wielu lat odbywa się w Spółdzielczym Domu Kultury. Jak przebiegała tegoroczna akcja, sprawdzaliśmy z naszą kamerą. W sobotnie popołudnie tłumy chętnych wypatrujących dzieł plastycznych wypełniły salę Spółdzielczego Domu Kultury. Już po raz 16 w tym miejscu odbyła się specjalna aukcja licytacyjna mająca na celu zasilenie konta hospicyjnego stowarzyszenia. Pozyskane do tej pory środki pozwoliły na przygotowanie i uzbrojenie terenu, na którym ma powstać hospicjum. Co jednak najważniejsze, budowa obiektu rozpocznie się już w przyszłym roku.
komitet taki społeczny, komitet budowy hospicjum, który został powołany i powstał w zasadzie przed 2 tygodniami, zdecydował, że jeszcze w tym roku prawdopodobnie zostanie rozpisany konkurs na wykonanie pierwszych prac. Te pierwsze prace będą polegały na zrobieniu fundamentu i części administracyjno-przychodnianej, czyli tej części, w której funkcjonuje niepubliczny zakład opieki paliatywnej, czyli poradnia medycyny paliatywnej, niepubliczny zespół, zespół hospicyjnej opieki domowej, czyli te pomieszczenia, które dzierżawimy w tej chwili od Centrum Medycznego Boruta. Będziemy mogli już zwolnić, nie płacić czynszu, tylko przejdziemy do, jeżeli nam się uda zrealizować tą inwestycję w możliwie krótkim czasie, przejść już do tego budynku i będzie później realizowane etapami, będą realizowane dalsze części tej inwestycji, z tym, że będzie to już uzależnione od tego, jak będą napływać środki europejskie z tych dotacji, bo jest ogromna szansa na to, że nasz wniosek dotyczący dofinansowania budowy stacjonarnego ośrodka hospicyjnego zostanie zaakceptowany i uzyska poparcie Urzędu Marszałkowskiego. Podczas aukcji nie zabrakło tych zgierzan, które całą akcję wspierają od wielu lat. Pojawiły się również takie osoby, które przyszły na licytację po raz pierwszy. Jestem z grupą dziewczyn ze szkoły podstawowej w Białej. Pierwszy raz jestem na takiej licytacji obrazu. Chce dzisiaj pani coś kupić, rozumiem. Tak. Wybrałyśmy razem 3 obrazy, no i zobaczymy, jak nam się uda. Czasem uczestniczy w licytacjach, ale na tej pierwszy raz. I co, dzisiaj coś zamierza pani sobie wylicytować? Tak. Coś sobie pani upatrzyła? Upatrzyłam sobie, oczywiście nie będę rozgłaszać swoich preferencji artystycznych, ale upatrzyłam sobie 2 prace, tej samej autorki zresztą, które mi się bardzo podobają. Ja to jestem stałym bywalcem jeszcze. No, nie wiem, czy od pierwszej edycji, ale jestem już na pewno od ponad 5 lat. Także zawsze jestem na tej imprezie, zawsze można znaleźć coś ciekawego, wesprzeć tą szczytną inicjatywę i uzupełnić coś w domu, żeby można było powiesić jakiś ładny obraz. Także zawsze w wielu różnych tutaj technikach są prace, także każdy znajdzie coś dla siebie na pewno. Choć w zeszłym roku padł rekord, bo w sumie udało się pozyskać aż 15 tysięcy złotych, to i również tegoroczna edycja pokazała, jak wielkie serca mają zgierzanie. Podczas tej licytacji pozyskano 9 tysięcy złotych. Jest to również zasługa plastyków, którzy co roku bezpłatnie na ten cel przekazują swoje prace. I są to prace, które zostały wykonane i ofiarowane nam przez artystów, plastyków, profesjonalistów i amatorów ze Zgierza, z Łodzi, a takimi instytucjonalnymi darczyńcami, czyli instytucjami, które wiodły, że tak powiem, pieczę nad gromadzeniem tych prac od swoich członków. To będzie Stowarzyszenie Artystów Młyn, Stowarzyszenie Artystów Plastyków Amatorów skupionych przy Łódzkim Domu Kultury i wreszcie Akademia Sztuk Pięknych, która poprzez swoje 3 pracownie zbierała prace dla nas i prace te zostały tutaj przekazane. Ale również są to indywidualni darczyńcy, czasem ze swoich zbiorów domowych, rodzinnych przekazują prace, które często przekazując na aukcję, przybywają na aukcję i sami później odkupują, ponieważ w ostatniej chwili dochodzą do wniosku, że im szkoda się z tą pamiątką rodzinną rozstać. Corocznie przeprowadzana aukcja w Spółdzielczym Domu Kultury to tylko jedna z okazji na wsparcie stowarzyszenia, bo wciąż można dokonywać wpłat na konto, przekazywać 1% podatku, czy wziąć udział w specjalnie zorganizowanym balu, który odbędzie się 23 stycznia. Tak jak w ubiegłym roku w sali balowej Valentino zagra nam wspaniały zespół Magnum, który robi to charytatywnie oczywiście. I zapraszam wszystkich chętnych. Każdego roku z opieki paliatywnej w Polsce korzysta 200 tysięcy osób. Hospicja na swoich barkach niosą ogromny ciężar i jak wiadomo, by mogły funkcjonować, potrzebne są pieniądze. Ale jak widać na zgierskim przykładzie, ważne jest również wsparcie ludzi dobrej woli. Spektakle, koncerty, wykłady, ale i warsztaty rękodzielnicze, kulinarne czy artystyczne. To wszystko w ramach festiwalu wielokulturowego, który został zainicjowany przez Zgierskie Stowarzyszenie Tkalnia. Za sprawą trwającej przez 4 dni imprezy zgierzanie mogli m.in. dowiedzieć się, czym jest islamofobia, ale też na przykład poznać smaki kuchni żydowskiej.
Odbywający się na terenie Parku Kulturowego Miasta Tkaczy od piątku aż do dziś festiwal wielokulturowy to wydarzenie dla całych rodzin, które z pewnością niejednemu mieszkańcowi naszego miasta pomaga oswoić się z tym, czego się obawia, czego nie zna i nie rozumie w innych kulturach. I tak w ramach całej akcji zgierzanie mogli wziąć udział m.in. w specjalnych wykładach dotyczących islamu. Teraz trwa dyskusja, były też wykłady. Głównie koncentrujemy się w tej edycji wokół tematyki wielokulturowości, ale też różnorodnych religii. Między innymi teraz trwa właśnie dyskusja o islamofobii i o tym, czy naprawdę mamy czego się obawiać. Ale też wykład, który odbył się w piątek, tak naprawdę była pełna sala i też taką mamy reakcję mieszkanek i mieszkańców, że on był za krótki, że tak naprawdę ten temat, który się pojawił, a wykład dotyczył islamu, że tak naprawdę nie istnieje w innej ofercie i że jest bardzo duża potrzeba, żeby się o tym wszystkim dowiadywać, żeby o tym rozmawiać, żeby móc kogoś, kto naprawdę zna, że te ma rzetelne podstawy, żeby móc o coś zapytać. Oprócz tego ten festiwal to wiele warsztatów, zarówno tych rękodzielniczych, jak i artystycznych, z których skorzystać mogły zarówno dzieci, jak i dorośli. To są warsztaty malowania toreb. Malowania toreb są specjalne wzory inspirowane właśnie różnymi kulturami i cieszą się niezwykłym powodzeniem, tak, ponieważ przede wszystkim dzieci. Dzieci uwielbiają to robić, ale również, jak tu widzimy, dorośli również znajdą coś dla siebie. To jednak największą popularnością cieszyły się warsztaty kulinarne, dzięki którym zgierzanie mieli okazję samodzielnie przyrządzić tradycyjną macę, czy też poznać smak potraw typowych dla przedwojennej kuchni żydowskiej. Mogli spróbować tradycyjnych potraw żydowskich z regionu właśnie łódzkiego, czyli był gorący czulent, była hała, kawior żydowski, cymes, kugiel jerozolimski, kugiel ziemniaczany, konfitura z buraczków, więc szereg różnych potraw. A już dziś od godziny 18 do 19.30 na placu Jana Pawła II w ramach wydarzenia trwa akcja pod tytułem Wieczne Światła, podczas której zostało zapalonych 5000 zniczy dla upamiętnienia zgierskiej społeczności żydowskiej. Dawny stary rynek był miejscem zbiórki przed wypędzeniem blisko 5000 zgierskich Żydów. Festiwal Wielokulturowy Zgierz powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Tkalnia i jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dzięki dofinansowaniu z budżetu naszego miasta. Perony zgierskiego dworca PKP wciąż w remoncie, ale już wkrótce odzyskają dawny blask. Co prawda zmiany są raczej kosmetyczne, ale i tak będzie można zauważyć poprawę. Naprawy peronów mają potrwać do końca listopada. Polskie Linie Kolejowe postanowiły zrobić w końcu porządek z pierwszym i drugim peronem na zgierskim dworcu. Inwestycja, która obecnie jest prowadzona, sprawi, że perony zostaną gruntownie wyremontowane. Z peronów została rozebrana cała nawierzchnia, obecnie utwardzane są krawężniki. Polskie Linie Kolejowe zamierzają na obu peronach położyć zupełnie nową nawierzchnię. Zakres robót będzie polegał na wymianie nawierzchni peronów. Będzie ona wymieniona na nową nawierzchnię, która będzie antypoślizgowa. Prace te będą również polegały na namalowaniu odpowiednich oznaczeń, tak zwanych linii bezpieczeństwa na peronach. Przewidywany termin zakończenia tych robót to listopad tego roku jeszcze. Pasażerowie nie kryją zadowolenia z trwającego remontu, ponieważ dobrze pamiętają poprzednią nawierzchnię, która naprawdę nie nadawała się do użytkowania. No, będzie bezpiecznie przede wszystkim, będą położone nowe płytki, co też będzie lepiej wyglądało dla naszego miasta, bo tamte były stare, popękane. Więc zawsze lepsze jest lepsze od gorszego. Dobrze, że remontują. No pewnie, no przecież tutaj jak były takie wądoły, no to przecież dla każdego człowieka wygodniej, jak jest wyremontowane. No fajnie, że remontują, tylko jestem trochę zawiedziony, że tak naprawdę nie remontują całości peronu, tylko taki odcinek. No i też liczyłem na to, że podwyższą krawędzie peronów, żeby łatwiej było wsiadać do pociągów, ale ogólnie to fajnie, że coś robią. Bo jadę od chyba 10 czy 15 lat pierwszy raz. Jest nie do poznania, luks torpeda. Wymiana nawierzchni może cieszyć, ale pozostaje jeszcze kilka spraw na zgierskim dworcu, którymi polskie linie kolejowe powinny się zająć.
Pasażerów na dworców przybywa, ale ilość ławek pozostaje ta sama. Dziwne? Kolejną niedogodnością jest na pewno brak wiat na peronach. Chyba że PKP wychodzi z założenia, że przecież możemy stać, marznąć i czekać. Na dziś w wydarzeniach to już wszystko, a za chwilę zapraszam w imieniu Rafała Woźniaka na program Wademekum Centrum, czyli Dobrze Radzę. Jednocześnie informuję Państwa, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom piątkowy program w Centrum Uwagi, którego gościem miał być pan poseł Marek Matuszewski, nie zostanie wyemitowany z powodu choroby prowadzącego. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam dopiero w piątek o 18:30. Spokojnego wieczoru, do zobaczenia. Województwo łódzkie to samo, lecz nie takie samo. Zobacz, jak zmieniamy łódzkie dla Ciebie. Spojrzenie pierwsze. Konstantynów Łódzki. Pełen zieleni plac w samym centrum to idealne miejsce spotkań, spacerów, imprez plenerowych i relaksu. Plac zabaw dla dzieci dostosowany także do potrzeb niepełnosprawnych maluchów. Możemy tu spokojnie i bezpiecznie odpocząć, popracować i porozmawiać z całym światem, gdyż plac został objęty siecią Wi-Fi oraz systemem monitoringu czuwającym nad bezpieczeństwem mieszkańców. Dzięki rewitalizacji miasto zyskało estetycznie i funkcjonalnie zagospodarowaną przestrzeń służącą integracji społecznej, rozrywce i wypoczynkowi. Spojrzenie drugie. Uniejów. Miasto o malowniczym położeniu, długiej historii i ciekawych zabytkach. Wyjątkowość Uniejowa polega na atrakcyjnym połączeniu walorów uzdrowiskowych, turystycznych i wypoczynkowo-rozrywkowych. Uniejowski zamek powrócił do czasów swojej świetności, a tuż obok powstał Dom Pracy Twórczej Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Jednak tym, co w ostatnich latach zapewniło miastu prawdziwą sławę i impuls do rozwoju, są gorące źródła termalne. Oprócz całorocznego centrum basenowego, powstały tu liczne atrakcje nie tylko dla mieszkańców regionu łódzkiego, ale także tłumnie przybywających turystów. Nic dziwnego, że liczba gości systematycznie rośnie. Spojrzenie trzecie. Sieradz. Unijne zmiany w Łódzkiem zaszły również w Sieradzu. Powstało Centrum Informacji Kulturalnej, a także zmodernizowano budynek Teatru Miejskiego. Zrewitalizowano zabytki oraz unowocześniono i zagospodarowano część ulic, w tym rynek praski. Zmodernizowano skansen, który przyciąga turystów. Powstał bardzo ważny ze względów bezpieczeństwa system monitoringu w rejonie Starego Miasta. Sieradzka Starówka jest doskonałym przykładem, że nowoczesna architektura może współgrać z zabytkową strukturą miasta. Spojrzenie czwarte. Łódzka kolej aglomeracyjna. Każdy pasażer chciałby podróżować szybko, komfortowo i bezpiecznie w eleganckim wagonie wyposażonym we wszelkie udogodnienia. Dzięki pociągom mknącym po szynach województwa łódzkiego takie życzenia stają się rzeczywistością dostępną dla każdego.
Wystarczy rzut oka na nowoczesne składy i każdy nabiera ochoty na choćby krótkie wojaże po regionie. Zmiany na torach województwa łódzkiego przeprowadzono w ramach realizacji unijnego projektu. Pasażerowie ocenili je bardzo wysoko. Zobacz, jak zmieniamy łódzkie dla Ciebie.